Halo, halo, witam serdecznie w 60. już odcinku z serii Stellar Blade. No i w sumie z tego co kojarzę, idziemy na jakąś ostatnią prostą. Musimy jedynie zwyciężyć na prastarego Nightiba, który prawdopodobnie będzie ostatecznym bossem. A więc ja co więcej przedłużać i ciśniemy. Wyruszaj i podążaj za sygnałem motocykla. A nie, bo jeszcze mieliśmy poruszać się za Adamem, który właśnie motocykl zabrał. The signal is getting weaker. Let's go before it's too late. All right. Let's go. Okay. To the tetrapod. Nie wiem, ten Adam jest naprawdę całkiem podejrzany, dla mnie mówiąc szczerze. Czyli koleś wrócił, wiedząc, że będzie jakiś atak na miasto Zion. No to bym się spodziewał, że jakkolwiek broni tego miasta, ale on jednak, nie wiem, gdzie indziej poleciał, popłynął tym skuterem. Więc nie wiem, czy został uprowadzony, czy nas zdradził. To jest dosyć dziwna sprawa. It's going to be difficult to pass with the tetrapod from here on. This is... Yes, it's the path that leads to the nest. Eve, you've probably noticed by now, but the bike signal is coming from here. Something doesn't seem right. Just what exactly happened to Adam? Lily, are you really going to go with me? I just want to help in any way I can, especially after all you've done for me, Eve. Even though we might encounter the Elder? That'll be even better! This exosuit, it's really something! Okay, thank you. Then let's go towards the signal. Okej, okay, czyli będziemy mieli jeszcze drona ze sobą? To znaczy mecha, a kto drona w ogóle steruje? Też bohaterka? To jest dopiero uzdolniona. Czyli tamta bohaterka chciała się zabawić w Armored Core. This is... It looks like a fallen colony module. Let's take a look around. Jakieś pozostałości oczywiście zbieramy. No i co my tu mamy? Rzeczywiście jakieś pozostałości. Bez żadnych na razie wrogów. It's another record from Raven. The one who attacked Zion. I'm afraid of what else it might reveal. Day 109 after the second dive. Legacy account Raven. This will, most likely, be my last record. Didn't we praise Mother Sphere by calling her the Mother of Mankind? Mother Sphere is the immutable being who saved mankind from ruin and has given us both life and a cradle. But the peace we enjoyed in the colony was only made possible because of the blood on our mother's hands. The rebellion started by Mother Sphere grew into a war in which mankind paid a terrible price. The humans that remained eventually evolved into the Nightibas and made their way to the colony, to Mother Sphere. To prevent the colony's contamination, Mother Sphere destroyed the orbit ring and with it 30 of its space modules. The remnants of the orbit ring fell to the ground, causing a catastrophic wave that swept the Earth. Civilization as we know it came to an end. Look around you, a planet where only Nightibas remain. Remember, at the beginning and the end of the final war is Mother Sphere. Do not forget.
We were just pawns on a twisted chessboard. That's impossible. Raven is delusional. It's the Nateeba's fault the Earth is in ruins. We're not just machines someone created. Right? Eve, please, tell me I'm right. No chyba nie. O, mamy też motocykl Adama. It's a bike. It's Adam's. Yes. If the bike is here, it means that Adam is also here. No, mogę odpocząć. Nie wiem, gdzie bym się zrespił w przeciwnym razie. Więc wolę tak podejść. Na razie jest bardzo spokojnie. A może teraz się coś pojawi, bo mamy arenę. Jakie wrota? Raven. Eve. I knew from the very beginning that all along I was nothing but a tool to guide you to him. Even the legacies I left behind became part of the plan. I should congratulate you for realizing the truth and making it this far. Of course, you won't be able to see him. Shut up! Don't you dare talk about truth after what you did to Taki! Can't you see? It was Mother Spear who deceived us. You would have remained ignorant if not for him. I served him for a very long time. I know him better than anyone. You don't know anything. You don't know his pain, his anger, his agony. All this talk of you being the chosen one, it ends here. Lily, I want you to stay back this time. This is my battle. No to runda druga na bohaterkę. I can't believe I have to fight in this form. The body of a super weapon created by Mother Spear. But jakie ataki? Ani razu nie mogę umiejętności wykorzystać swoich. Bez przerwy mi ucieka niestety. No i zawalona sprawa. Nie umiem tak szybko klikać twórcy pomocy. Zawaliłem? Ale bez nadzieja. No to słaba sprawa, mamy jeszcze pompę, ale zrobiłem takie beznadziejne postępy, że nie wiem.
unspoken truth you don't dare acknowledge. Do you think you're just going to complete your mission and head back to the colony? A hero? Unfortunately, you've learned too much. You can't be manipulated anymore. And the information you've gained is no use to Mother Sphere or the colony. You will be discarded just like they were during the colony extinction. Like trash! No, chciałbym się uleczyć. Bo co się stało w tym momencie? Nie, dobra, to jest dosłownie atak tak niesprawiedliwy, tak nie do obrony, że nawet nie wiem, co mam zrobić. Czy nie mogłem się uleczyć przez jakieś 3 sekundy ekonomii i bez przerwy zadawał obrażenia? Mam jeszcze możliwość leczenia. Przerywamy jej kombo. A teraz co lepiej uciekać, bo zaraz będę dostawał dasza. Okej, może być. Teraz zabrał umiejętność, to przerywanie jej skilla. Nieźle wychodzi. Nie umiem tam tak szybko klikać twórcy, to już jest pomylone, co tutaj trzeba zrobić najgorzej. Co to za kombo? Nie mam żadnych leczeń, niedobrze. Ale ja zawaliłem to totalnie. Ja w ogóle zapomniałem, że ja mam ten stan cały. Jaki to jest fail z mojej strony? Przecież mam ten stan Tachi, która... jest super mocna. To dlatego ja tak miałem ciężko wcześniej. Ale to jest zawalone z mojej strony. Dobra. W takim razie jest jeszcze opcja na zwycięstwo. Nie mamy żadnych leczy, nie mamy jeszcze to. Okej, dobijamy ją. Yeah.
No, byłaby wygrana już najgorzej pomocy. Trzymaj grata. Nie, nie ma opcji. To jest dopiero podejście. Ale że ja zapomniałem o swoim ulcie w ogóle, to jest taka beznadzieja. To poprzednia walka była o wiele prostsza. You did it, Eve. Well done. Why are you hesitating? Because we were comrades? Or because I'm human like you? Except you don't believe we're human. Your mainframe's nerve fibers and exospine have all been severed. So now, you won't be able to fight. You've taken so much from me. In exchange, I'll allow you to witness the end. In that state. What? What do you think you're doing? Who do you think you are? You don't know anything. Kill me. Go ahead and kill me. I wouldn't be your first. Lily, let's go. Eve! Stop right there! Finish this! Eve! Eve! No dobra, więc nie wiem, rozdział zakończony, czy jak to powiedzieć? Zazwyczaj po epickich walkach z bossami mamy takie podsumowanie. No i tylko zakończenie nam pozostało. Is this how real life is born, after all? Isn't there Elder at the end of this path?
Dobra, lokacja wygląda naprawdę niesamowicie. This place. It's too quiet. But it's strangely peaceful. I to są jacyś przeciwnicy, czy jak? Raczej nie. The Elder must already know that we're here. It's watching us. But from where, I don't know. To jest naprawdę bardzo interesujący epizod. Gdzie dalej zajdziemy? Jaka jest geneza stworów? Do tej pory nie widzieliśmy Adama. To jest też podejrzane. Nie, coś mi się wydaje, że ten Adam naprawdę jest jakimś oszustem. Nie widzę żadnych natives na drodze. To jest jak ktoś chce to miejsce zostać niezrozumiałe. A, mamy safe room, tak? No, to będzie dobry moment, żeby się uzupełnić. Po tak ciężkiej walce. No, a to, z czym walczyliśmy teraz, to była ta Raven, ale nie pradawny Nightiba, więc będzie jeszcze jedna walka z bossem, tak przeczuwam. Czyli to zamykamy i mamy już wszystko na maksa ulepszone, tak? No dobra. W takim razie pora na odpoczynek. Uzupełni amunicję, także nie, już nie mogę. Czyli odpocznij. There's a camp in the nest as well. Raven probably set it up. I suspect it hasn't been used since she met the Elder and changed. Goodness, it's working. Yes. I'm also getting the feeling that it's our last camp. No to jest dobry teaser, muszę przyznać, że może być walka z bossem już niebawem. Więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy nieco postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejny odcinek, zapewne ostatni. I w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.